Tam, gdzie coś się zaczyna, wcześniej czy później się kończy, a ja nawiązuję do końca sezonu morsowania 2021. To oczywiście jest mój osobisty taki koniec morsowania tego sezonu, a ze mną w tym wydarzeniu weźmie udział pułkownik Krzysztof Przepiórka. Witam Ciebie, Krzysztof. Czołem, dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof, zanim przejdziemy do morsowania, mam do Ciebie takie jedno pytanie. Jakie jest Twoje zdanie na temat drugiego przekopu Mierzei Wiślanej, tak zwanego małego przekopu służącego dla statków małogabarytowych żeglugi śródlądowej w Polsce? Tutaj, gdzie właśnie rozpoczęły się te prace w Krynicy Morskiej przy wejściu numer 23. Czy to jest dobry pomysł? Trudno mi ocenić, jeżeli to się zepnie. Turystycznie na pewno tak. Natomiast drugi aspekt sprawy to jest aspekt ekonomiczny. Jeżeli to się ekonomicznie zepnie, to tak, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli ta budowa będzie niewspółmiernie, koszty tej budowy będą niewspółmiernie większe niż założenia tego i korzyści z tej turystyki nie będą takie, jak powinny być, no to tutaj jestem ostrożnie sceptyczny, powiem tak. Krzysztof, moje pytanie i Twoja odpowiedź może być inspiracją dla naszego rządu, żeby podjąć się. Dzisiaj jest 1 kwietnia i to był prima aprilis, to był żart z mojej strony. Tutaj po prostu przywozimy piach z przekopu do Krynicy Morskiej, żeby poszerzyć plażę. Wow. A teraz, słuchaj, idziemy pomorsować. Zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Krzysiek, idziemy. Ja wiedziałem, że coś się za tym kryje. Po prostu. No. Krzysztof, no to tak zupełnie na serio. Jak się u Ciebie zaczęła Twoja przygoda z morsowaniem? Co, jak się zaczęła? Przecież to Ty byłeś inspiracją. No, bardzo Ci dziękuję, tak ale to ten, powiedz. Tak jak ten drugi przekop. Nie, no tak, no ja już w ogóle miałem morsować, a przez cały czas mnie młotkowałeś, pamiętasz. I ja wykorzystałem tę Twoją wiedzę odnośnie i morsowania, i miejscówki takiej znakomitej w Ojrzanowie. Nie będziemy mówić gdzie, żeby nie robić krótko reklamy. No i zacząłem morsować w tym sezonie. Czuję się znakomicie. Mało tego, miałem COVID-a, przeszedłem go praktycznie bezobjawowo. Także... Słuchaj, nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Ciebie i być inicjatorem tego wejścia do wody. Tak jest. No. No fajnie, no rzeczywiście, niech tutaj kamera pokaże. Piękny zachód słońca. No dobrze, a powiedz mi, czy pamiętasz swoje pierwsze morsowanie, pierwsze swoje odczucia? Czy był strach, był lęk? Znaczy, w wodzie zimnej byłem parę razy, ale w tym roku byłem ze swoim kolegą Sławkiem Matczakiem na morsowaniu na jeziorze Dziekanowskim w Warszawie. Odwróćmy się może, żebyśmy w tle mieli tutaj zachód słońca. Tak, tak. O. I wszedłem do tej wody. Tak. Wyszedłem po nawet nie, tam mówię po 30 sekundach, ale później mówię, kurde, komandos, 30 sekund, wlazłem na 3 minuty. Ale mój rekord w tym sezonie to jest 17 minut. Okej, okay, dobrze. Pomijmy rekordy, ale nie odsuwajmy się zbyt głęboko ze względu na bezpieczeństwa. Dobra. Możemy sobie przykucnąć. Okej. Okay. Co tobie daje morsowanie? No, zdrowie, samopoczucie, endorfiny. Czuję się fantastycznie, super. Uspokaja mnie to. Polecam to wszystkim. Mówią w tym roku, mówimy dużo o morsowaniu, bo roku. Tak, bo się stało to bardzo modne i dobrze. I dobrze. Polacy masowo, Warszawa w ogóle masowo morsuje i mi się to bardzo podoba. W każdej chwili, na przykład jak sam nie mam towarzystwa, jadę na jeziorko, to Czerniakowskie polecam.
to zawsze tam ktoś jest. Albo ktoś wchodzi, albo wychodzi, albo wchodzę w grupę. Super, super. Poza tym atmosfera morsów jest, morsy, które stwarzają taką fajną atmosferę, nakręca to. Mnie przynajmniej tak. Jasne. Słuchaj, zakończenie sezonu, takie w moim klubie morsów, no, wiąże się z tym, że jest lista, na którą możemy się zapisać i należeć do tego klubu. Pytanie, czy ty pragniesz być takim członkiem honorowym naszego klubu morsów? Tam od razu pragnę. Mogę należeć. Pragnę. I to jest dobra odpowiedź. Andrzej ma takie, wiecie, czy pragniesz. No i teraz no, grzecznościowo jestem dżentelmenem, ale nie takim, żeby zobaczyć, jak tam jest. Jak macie fajną atmosferę, jak najbardziej tak. W tej chwili jak najbardziej tak. Tak, okay. Oczywiście. Słuchaj, to jest taka tradycja u nas, że zawsze na koniec sezonu po prostu pływamy sobie w morzu. Pływamy sobie w morzu, tak. Matko Boska. I ja Ciebie zapraszam do tej tradycji, żebyśmy wspólnie sobie teraz przepłynęli się. A gdzie będziesz trzymał tego? Ja będę trzymał tutaj przed sobą kamerę, przed nami będę trzymał kamerę. Tak. Płyniemy, śmiało. Ha, super. Jak Messerschmitt idziesz. Śmiało, śmiało, do przodu. Pięknie. No i cóż można powiedzieć, sezon 2021 morsów zakończony, ale to tylko tak prywatnie zakończony i tak oficjalnie, natomiast to nie oznacza, że mamy nie wchodzić. Że ostatni raz, tak. Tak. Pamiętajcie o tym, morsujemy. Wszystkiego dobrego. Teraz uwaga, on mnie zmusił do pływania, nie ma problemu żadnego. A teraz taką, żeby tradycją było zakończenie takiego morsowania, to przynajmniej na 5 sekund pod wodę. Razem we dwóch. Tak. Ok? Tak. Łapka. I kurde, nie puszczam cię przez 5 sekund. Uwaga. 4, 3, 2, 1, hop. Chcę się popisać. Ha 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 ha